Cześć, tu Ernest. W tym filmiku, jak co aktualizację, pokażę wam garść nowych sekretów ze świata Fortnite oraz co skrywają pliki gry. Po wczorajszym update'cie Fortnite użyliśmy nowe światełka przy rakiecie, a później wieczorem nowe odliczanie w bazie przy Budnym Brzegu. Wyznacza ono 30 czerwca, czyli ten sam dzień, który przewidział jeden z użytkowników Reddita. Ale więcej szczegółów poznacie w moim filmiku, który znajdziecie w opisie lub w karcie w prawym górnym rogu. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Ciekawe jest też to, że raz na jakiś czas można usłyszeć tajemnicze dźwięki, a dokładnie te, które nawiązują do rakiety. Co? Jeśli ich nie usłyszeliście, to puszczę wam wycinek filmiku Fortnite Battle Royale Leaks, w którym to grane są wszystkie znane dźwięki. Nawet jeden z moich widzów podesłał mi taki oto filmik. Jak usłyszeliście, podczas grania w ratowania świata usłyszał głośny dźwięk, który także należy do rodziny dźwięków rakiety. Tutaj rodzą się nowe spekulacje. Zobaczymy, co przyniosą nam kolejne dni. Ale to nie koniec tajemnic. Tu Epic Buddies odkryli, że dźwięki rakiety, która tak by the way nosi nazwę Geode, po prezentacji w spektrogramie przedstawiają czaszkę, która jest nawiązaniem do wyglądu sekretnej bazy od zewnątrz, a do tego możemy usłyszeć takie słowa jak set coordinates, czyli ustaw koordynaty, co oznacza, że może my gracze będziemy mogli ustalić, gdzie ma uderzyć rakieta. Poza tym, jeszcze inny plik audio ujawnia nam taką oto wiadomość. Tu Epic Buddies dodali, że udało im się to odszyfrować. Każdej literze na naszej klawiaturze, tak naprawdę każdemu znakowi, odpowiada numer, który podajemy w tablicy ASCII. Jeśli weźmiemy z każdej linijki ukrytej wiadomości trzy pierwsze liczby i przepiszemy je jako odpowiadające im w tabeli ASCII litery, otrzymamy B, H, I, I. Druga część za to, według tu Epic Buddies, to ciąg liczb w systemie dwójkowym, które po przekonwertowaniu dają nam 6, 9, 8, i 9. Po połączeniu ich z wcześniej odkrytymi literami otrzymamy koordynaty B6, H9 i 8 i 9, z których trzy ostatnie wskazują mokre moczary, a pierwszy najwyższą górkę na mapie. Warto jest jednak poczekać jeszcze te kilka dni, bo Epic zawsze z powodzeniem nas zaskakuje. To nadal nie wszystko. Wyciekła także lokacja uderzenia rakiety, a przynajmniej jej części. Wiemy to dzięki materiałowi prosto z gry. Mniej więcej w obrębie czasu pomiędzy wejściem aktualizacji a wyłączeniem placu zabaw, przez około 20 minut w systemie powtórek można było użyć część wbitej rakiety w ziemię na Akrach Anarchii. W tle widzicie teraz filmik zwykłego gracza, który odkrył, że w jednej z jego powtórek pojawia się część rakiety na Akrach Anarchii, zanim nadleciał bus bojowy. Pamiętajcie, że jest to jedynie część rakiety. Jak możecie wiedzieć, wieloetapowe rakiety po starcie i zużyciu danej części stopniowo odczepia od siebie silniki, aby następny przejął kontrolę. I wydaje się to być pozostałość po tym właśnie procesie. Okej, to tyle na temat rakiety. W sklepowej Sedybie pojawiło się biuro detektywistyczne, które nawiązuje do wykopanych z plików gry skinów w tym motywie. Dalej. Wykopana z plików broń ma już gotowy zestaw animacji i dźwięków, co zdaje się potwierdzać, że niedługo ją użymy w grze. A do tego, z opisu tej broni wiemy, że będzie to ciężki karabin maszynowy, zadający dużo obrażeń, mieszczący w swoim magazynku dużo naboi oraz posiadający ekstremalnie wysoką szybkostrzelność. Mimo, że można samemu się domyśleć, to wiemy, że poza trybem celowania będzie bardzo niecelną bronią, a do tego będzie strzelać krótkimi seriami. W temacie skinów za to, jeden z wyciekłych po aktualizacji 4.5 kilofów należy do zestawu Red Knighta, na co wskazuje sama linijka tekstu prowadząca do tego właśnie modelu.
To może oznaczać, że Czerwony Rycerz niedługo powróci do sklepu z nowym elementem do uzupełnienia ubioru. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że w tej samej zakładce, w której możemy zażądać zwrotu, pojawiła się taka oto opcja. Jak widzicie, jest to związane z systemem podarunków, o którym wiemy, że nadejdzie już od kilku miesięcy, a zbliża się wielkimi krokami. I nie, nie można jeszcze dawać prezentów. Poza tym, JH9 na swoim Instagramie klasycznie udostępnił, jak prezentują się nadchodzące emotki z dźwiękiem w grze. Zobaczcie sami. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.